Dzień dobry, kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. Witam na kolejnym spotkaniu. Tym razem spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu dotyczy sztuki, dotyczy malarstwa, dotyczy polskich artystów za granicą po 1945 roku. Mieliśmy sposobność wcześniej rozmawiać z naszym gościem, wybitnym ekspertem, panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Wiktorem Sienkiewiczem. Witam, panie profesorze. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. To my dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Pan profesor jest znanym historykiem sztuki, krytykiem sztuki, kuratorem wielu, wielu wystaw. Pan profesor związany jest obecnie z Katedrą Sztuki XX wieku w Europie Środkowej i na emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej wieloletni wykładowca, również między innymi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Panie profesorze, jest nam niezmiernie miło ponownie powitać pana profesora na ekranie, który udostępniamy, bo rzeczywiście to jest wielka, wielka radość dla nas brać udział w takich spotkaniach. Panie profesorze, dzisiaj temat związany z polską sztuką, z polskimi artystami, malarzami w Wiecznym Mieście, w Rzymie po II wojnie światowej. Ale zanim do tego przejdziemy, przyznam się, że zainspirował mnie pewna rzeźba. Rzeźba Matki Bożej Kozielskiej Tadeusza Zielińskiego, która powstała w 1941 roku, i zastanawiałem się, w jaki sposób ta rzeźba przedostała się z Rosji i dotarła właściwie wraz z żołnierzami armii generała Andersa do Włoch. Może pan profesor coś wie na ten temat? Panie doktorze, szanowni państwo, rzeczywiście ten szlak, o którym warto byłoby powiedzieć, należy powiedzieć, zanim skoncentrowalibyśmy się, czy też skoncentrujemy na artystach polskich w Rzymie od właściwie końca 1943 roku, od momentu, kiedy drugi korpus był przetransportowywany, czy też ewakuowany, bo raczej to był transport. W ogóle kilka fal było tego transportu, prawda, polskich żołnierzy z terenów Afryki na Półwysep Apeniński z zadaniem marszu na północ, czyli w kierunku najpierw Monte Cassino, a następnie z nadzieją wyzwolenia Włoch. To trzeba powiedzieć, że ci polscy artyści, o których powiemy w Rzymie, którzy jakby wypłynęli, rozwinęli się jak kwiaty tak naprawdę, pokazując siłę i potencjał inteligencji polskiej w szeregach drugiego korpusu i przede wszystkim tej niezwykle mądrej idei właściwie generała Władysława Andersa, który ratował każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej przedwojennej, a więc osoby świeckie i żołnierzy ze Związku Sowieckiego po Układzie Sikorski-Majskim. Ale od samego początku generał Anders wiedział, że siłą tych wyprowadzonych rzeszy Polaków ze Związku Sowieckiego jest inteligencja, a w tej grupie inteligencji szczególnie cenił sobie bardzo i to wynikało z jego jakby przywiązania do grup artystycznych przede wszystkim. Tutaj się w tym długim szlaku zakochał się przecież później w swojej, zakochał się w kobiecie, która stała się jego drugą żoną, została jego drugą żoną w bardzo dobrej artystce scenicznej Irenie Bogdańskiej, która przecież była żoną wówczas bardzo dobrego aktora scenicznego Gwidona Boruckiego. Więc mówiąc o artystach generała Władysława Andersa, oczywiście dzisiaj mówimy na tym spotkaniu o artystach plastykach, ale trzeba pamiętać, że byli to również artyści sceniczni i muzyczni, którzy przecież towarzyszyli drugiemu korpusowi, którego jeszcze nie było, bo o tym pan doktor wspomniał, o roku 1942, kiedy następuje ewakuacja na początku 1942 roku, kwiecień i kolejne fazy, czy fale ewakuacji ludności cywilnej, żołnierzy polskich, którzy są
byli już formowani na kształt, czyli właśnie formację wojskową Armii Polskiej na wschodzie, a cały ten eksodus był możliwy dzięki układowi Sikorski-Mański, który stał się w historii no, przede wszystkim Polaków, którzy byli uwięzieni, którzy byli w różnych formach więzień w Związku Sowieckim po 15 września 1939 roku. A więc były to więzienia, były to łagry, to były miejsca przymusowej pracy. I dochodząc jakby do pytania pana profesora o wizerunek Matki Boskiej Kosielskiej, to jest płaskorzeźba wykonana na drewnie, które było no, właściwie znalezione, czy też wyszperane w obozie kozielskim przez jednego z więźniów, a artystę Tadeusza Zielińskiego, który na tyłach, na plecach szafy, deskach, które tworzyły plecy szafy, z tych desek stworzył, no, właściwie nawet nie pod obrazie, bo to była dosyć gruba deska, w której wyrzeźbił w postaci płaskorzeźby wizerunek Matki Boskiej, a ponieważ to było w Kozielsku, nazwanej szybko, bardzo szybko Matką Boską Kozielską, i pokolorował ją tym, czym miał, a więc przywiezionymi jeszcze z Polski kredkami. Te kredki gdzieś miał schowane w bucie i ten wizerunek stał się no, takim punktem odniesienia w sensie religijnym punktem odniesienia. Najpierw w Kozielsku, które stało się później, jak inne obozy, prawda, miejscem eksterminacji Polaków. I w momencie, kiedy pojawiła się szansa, jak wiemy, Stalin pozwolił po układzie Sikorski-Mańskim na formowanie jednostek polskich. Jeszcze do końca nikt nie wiedział, jaka to będzie forma, prawda? Pan doktor wie najlepiej. Cel był ukryty tak naprawdę. Bo w momencie, kiedy Niemcy wypowiedzieli wojnę Związkowi Sowieckiemu, no Stalin widział potencjał po prostu, najkrócej mówiąc, pomocowy no, w planowanej, prawda, planowanej no, akcji obrony przed wojskami niemieckimi. I kiedy zauważył, kiedy okazało się nawet, że formowane jednostki Armii Polskiej na wschodzie przez generała Władysława Andersa nie mają najmniejszego zamiaru współpracować ze Związkiem Sowieckim, w sensie wejść w skład w ogóle sił Związku Sowieckiego i stają się coraz bardziej silną formacją. To wiemy, co zrobił. Ograniczył dostawy żywności. Nie była pewna forma egzystencji dalej tych jednostek i ostatecznie z tych między innymi powodów, żeby nie tkwić i nie wpaść w pułapkę, generał Władysław Anders postanowił, że już zebranych żołnierzy sprzed 1939 roku, tych, którzy byli do uratowania, jeszcze nie wiedzieliśmy, my wszyscy, nikt nie wiedział, świat nie wiedział o Katyniu, świat jeszcze nie wiedział o Katyniu, prawda, ale brakowało tych oficerów, były listy tych oficerów, ciągle brakowało, było pytanie, gdzie są ci oficerowie, nie było internetu, żeby się porozumieć, oczywiście ściągały różne grupy byłych żołnierzy lub cywilów do Buzułuku i innych miejsc formacji Armii Polskiej na wschodzie, ale ostatecznie generał Anders podjął decyzję ewakuacji. Ta ewakuacja odbywała się w trudnych warunkach przez Morze Kaspijskie bardzo przeładowanymi statkami, jak wiemy. I to byli zarówno żołnierze, już żeśmy powiedzieli, i cywile. Przede wszystkim to, co jest istotne, w bardzo złej kondycji fizycznej. Oczywiście w tym transporcie, prawda, razem z ludnością cywilną, żołnierzami, została przewieziona do Iranu, a później odbyła cały szlak drugiego korpusu, odbył wizerunek Matki Boskiej Kozielskiej. To jest, zupełnie dochodzimy teraz z tą Matką Boską Kozielską aż do Londynu, bo kiedy została przewieziona do Londynu, prawda, po II wojnie światowej, to ostatecznie uzyskała godne miejsce, o tym żeśmy powiedzieli przy okazji spotkania na temat polskiego Londynu. Uzyskała godne miejsce jako właściwie ikonę, dzisiaj uważana za trzecią ikonę związaną z kultem maryjnym w Polsce.
Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Ostrobramska i Matka Boska Kozielska, która znajduje się w specjalnie wybudowanej kaplicy jej poświęconej po prawej stronie w kościele świętego Andrzeja Boboli. I to była ta introdukcja, którą zapytał mnie pan doktor, rzeczywiście dobrze jakby pokazująca, że niezależnie od tych dramatycznych, właściwie więziennych i no, śmiertelnie zagrażających warunków egzystencji w Związku Sowieckim w niewoli, byli twórcy, którzy potrafili tworzyć nawet w tak strasznych warunkach. Panie profesorze, rzeczywiście wraz z żołnierzami polskimi Armii Polskiej ze Wschodu, armii później nazywanej armią generała Andersa, przemieszczali się cywile, ale również artyści. Artyści polscy, którzy dotarli na Bliski Wschód, tworzyli później w różnych miastach, chyba najwięcej w Aleksandrii, w Kairze, Bagdadzie, Tel Awiwie, Jerozolimie. Wiem, że w Bejrucie powstała nawet Akademia Sztuk Pięknych w 1943 roku. I później ci artyści przemieszczali się dalej w kierunku Włoch, właściwie z drugim korpusem polskim. I tutaj od 1943, to co pan wspomniał, pan profesor, 1943-1944 roku zaczęli nie tylko tworzyć na potrzeby czy Wojska Polskiego, bo tutaj trzeba pamiętać o tej oddziale kultury i prasy drugiego korpusu, ale również tworzyć na własne potrzeby, z własnej potrzeby. I ci artyści szczególnie ukochali Rzym. Tak, zdecydowanie Rzym, ale ten Rzym stał się punktem docelowym, o którym też nie wiadomo było, że będzie to ten punkt docelowy, bo losy były nieznane. Przede wszystkim wychodzimy szybko z tej Afryki, prawda, zostawiając Bliski Środkowy Wschód, zostawiając Bejrut, Teheran wcześniej, zostawiając Jerozolimię i Tel Awiw, zostawiając Kair i Aleksandrię, bo we wszystkich tych ośrodkach drugi korpus, wówczas powstały drugi korpus właśnie z Armii Polskiej na wschodzie, ale również Brygada Karpacka, trzeba o tym pamiętać, w Afryce, prawda, która ostatecznie weszła w skład drugiego korpusu, a jej działalność przede wszystkim wojskowa, formacyjna, przecież pod opieką wojsk brytyjskich, no, jakby miała swoje już sukcesy niezależnie od Armii Polskiej na wschodzie, trzeba pamiętać, prawda, bo przecież to jest cały okres między 41, później 42, 43 rok, prawda, także tutaj jest zupełnie też jakby oddzielna, a później połączona ze sobą w jeden organizm cała grupa artystów, którzy byli w Brygadzie Karpackiej i teraz tutaj dochodzimy jakby do Rzymu, tam główną rolę organizatora, koordynatora, kogoś, kto wyławiał artystów, następnie ich skupiał w związkach artystycznych, organizował wystawę, był wybitny przedwojenny artysta Józef Jarema, który trafił do Afryki, który trafił do Kairu i do Aleksandrii poprzez Rumunię i Kretę. Najpierw to była Rumunia, Kreta i Syria i dopiero z Syrii do Egiptu. I to był główny organizator życia artystycznego na terenie szeroko rozumianego Środkowego Bliskiego Wschodu i Afryki. A głównym organizatorem życia artystycznego właśnie w tym referacie kultury i prasy, on zmieniał oczywiście nazwy, ale szeroko rozumianym referacie kultury, prasy i propagandy później, był Józef Czapski, również wybitny polski artysta, kapista, przedstawiciel Komitetu Paryskiego, wykształcony w Akademii Sztuk Pięknych, już przed wojną mający sukcesy, który opiekował się tymi artystami, ale zostawił tę opiekę na rzecz innych twórców, jak chociażby Stanisław Westphalewicz, ponieważ, czy też Zygmunt Turkiewicz, którzy odegrywali też wybitni, wykształceni, już pełni, no dojrzali artyści, uratowani ze Związku Sowieckiego, wszyscy oni, tych, których wymieniam, wszyscy uratowani. I Józef Czapski pozostawił tę opiekę raczej dla tych swoich kolegów. Dlaczego, panie doktorze? Dlatego, że generał Anders, do którego dzień w dzień po wyjściu z sowieckiej ziemi na spotkanie przy kawie, przy śniadaniu, na śniadanie przychodził Józef
Czapski. Trzeba jednak stwierdzić, że to jest bardzo ciekawy wątek, panie profesorze, właśnie Czapski, generał Anders, sprawa katyńska. Trzeba pamiętać właśnie o tym, że te stosunki polsko-sowieckie wtedy zostały zerwane. To bardzo interesujący moment właśnie w naszej historii. Tak, i moment w historii jest interesujący, ale też interesujący dla formujących się środowisk, już wtedy środowisk artystycznych na terenie Iranu, Iraku, a później dalej Palestyny, a jeszcze dalej w Egipcie. To powodowało, że Czapski, odciągnięty od środowiska artystycznego, zajął się pisaniem świadectwa na temat Katynia, a główną rolę taką dowodzącą w formacji, w formowaniu polskich artystów już w drugim korpusie przejął Józef Jarema. I w 1943 roku, kiedy wojska polskie, drugi korpus konkretnie, zaczął być obecny na Półwyspie Apenińskim, to kierunek był jeden po zimie 1943-1944, Monte Cassino. Wiadomo było, że Monte Cassino to nie był punkt do pokonania tylko przez Polaków. Przed Polakami było kilka prób przerwania tej linii oporu, no, bardzo silnej, niemieckiej na południu Włoch. I w maju 1944 roku, kiedy udało się to Monte Cassino zdobyć, chociaż już wzgórze było zbombardowane i to przez Niemców, wiemy w jakich warunkach, to trzeba powiedzieć, że w okresie, kiedy wokół Monte Cassino już polski drugi korpus był formowany i te swoje oddziały, jednostki miał wokół wzgórza, to przecież trwało życie artystyczne. Otóż były wydawane czasopisma. Trzeba powiedzieć, że w tym czasie, w 1944 roku przed Monte Cassino, 30 polskich tytułów prasy się ukazywała, więc prasa polowa, do tego były ilustracje robione przez artystów. No i artyści, którzy wzięli żywy udział w bitwie o Monte Cassino jako żołnierze. To nie byli tylko artyści obserwujący front, prawda? Wiemy, że Stanisław Westphalewicz, Roman Burdyło, który zginął na Monte Cassino, Zygmunt Turkiewicz, Stanisław Gliwa, grafik wybitny, który był przedstawicielem grupy Szukalszczyków przed II wojną światową. Było kilkunastu twórców, którzy na żywo rejestrowali, robili zapisy plastyczne, rysunkowe, malarskie z bitwą Monte Cassino, które były natychmiast drukowane w prasie polowej, prawda? I dopiero kiedy nastąpiło to wielkie zwycięstwo pyrrusowe, jak się okazało, prawda? Dlatego, że ono oczywiście otwierało drogę na północ i Polacy poszli dalej, a więc wiemy Ancona, Polonia, wyzwolenie. Ale Rzym, to co żeśmy powiedzieli, wcale jeszcze wówczas nie był planowany, że będzie miejscem postoju i stanie się właściwie domem i akademią dla tych, którzy chcieli zacząć studia, poza tą grupą artystów wybitnych, o których żeśmy powiedzieli, prawda? To są plastycy. Wiemy, że Wańkowicz, który był pod Monte Cassino, szybko pisze wielką książkę, właściwie dokument Bitwa o Monte Cassino, którą ilustruje kilkunastu artystów, głównie oczywiście Stanisław Gliwa, jest Zygmunt Turkiewicz, którego tekę rysunków, akwareli, technik mieszanych mamy w Muzeum Uniwersyteckim przecież w Toruniu. A więc ta wielka grupa artystów potrzebowała, i o tym wiedział Anders, skoro jest maj 1945 roku, nie ma Polski wolnej, nie ma gdzie powrócić. Drugi korpus stacjonuje w Czeczynioli pod Rzymem i wtedy Anders zdecydowanie widzi, że tych artystów, nie tylko dojrzałych, ale zwłaszcza kandydatów na studia artystyczne, natychmiast trzeba skierować do Akademii Sztuk Pięknych, o której powiedział pan doktor. I Akademia Sztuk Pięknych, Akademia delle Belle Arti w Rzymie staje się domem dla tych artystów i przygotowuje ich do tej roli wybitny artysta Marian Bohuszyszko, tworząc Rzymską Szkołę Malarstwa Sztalugowego. Tak, panie profesorze, bo ta Rzymska Szkoła Malarstwa właśnie Mariana Bohusza Szyszki rzeczywiście wydaje wielki plon w postaci no, niesamowitych talentów, które tutaj obrabiane, formowane dają dla polskiej kultury niesamowity plon, niesamowitą twórczość. I tu są znani artyści.
Absolutnie. To, co dzisiaj trzeba powiedzieć po 80 latach, panie doktorze, i to mówię z całą odpowiedzialnością, to nie jest próba naciągania historii, czy też historii sztuki. Zdecydowana rewizja to jest złe słowo, ale na nowo napisanie polskiej historii sztuki drugiej połowy XX wieku, a na pewno 45 roku, jest rzeczą palącą i to właściwie już robimy. To nie tylko poprzez monografie, które powstały, i słownik artystów polskich na emigracji, który teraz powstaje w ramach Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, ale ci artyści, ci studenci, których uratował artyści, studenci i uformowani artyści, których uratował generał Władysław Anders, tę twórczość jakby rozsiewali później po 45, a właściwie po 46, kiedy w listopadzie cały drugi korpus wyjeżdżał na teren Wielkiej Brytanii lub ewakuował się drogą lądową, to ci artyści promieniowali na kraje osiedlenia, natomiast ich dorobek artystyczny był wyparty, nieznany, pomijany świadomie w dziejach polskiej historii sztuki. Polskiej, to znaczy historii sztuki, która była pisana tylko w odniesieniu do artystów, którzy żyli w Polsce. W związku z tym do dzisiaj mamy taką sytuację, że w podręcznikach i w opracowaniach ogólnych mamy tylko i wyłącznie obraz sztuki powstałej w Polsce, bo obraz sztuki polskiej od 1945 roku to jest wszystko to, co powstało w Polsce w granicach PRL-u po 1945, po 1947 właściwie, prawda, do 1989 i wszystko to, co powstało w krajach europejskich i pozaeuropejskich, a jest dziełem Polaków. To dopiero jest polska historia sztuki XX wieku i zasługą Andersa było to, że on umiał wyłowić te talenty i powierzyć opiekę wybitnemu artyście Marianowi Bohuszowi Szyszce, który został uratowany zresztą przez swojego brata Zygmunta Bohusza Szyszkę, też generała, a przyjaciela Andersa, dlatego że on swojego brata stryjecznego, czyli Mariana Bohusza, wybitnego artysty, który miał już 30 parę lat, urodzony już ma prawie 40, przecież w 1905 roku, 1945 roku miał 40 lat. Uratowany z piątego obozu internowania jenieckiego z Niemiec, został sprowadzony do Rzymu dopiero przed zwycięstwem albo przed majem 1945 roku. I to jest główna rola Bohusza Szyszki, Mariana, który tych studentów przygotowuje do akademii, ale oni studiują w rzymskiej akademii, studiują po włosku, studiują u włoskich mistrzów i studiują zupełnie inny rodzaj malarstwa. Bohusz jest jego ich opiekunem, tak jak Karolina Lanckoronska, doktor Karolina Lanckoronska dla studentek, prawda? Tak, panie profesorze, właśnie to jest niesamowita twórczość, która tak naprawdę wręcz wybucha, szczególnie w latach 50. Przykłady tych dzieł mamy nie tylko nawet na cmentarzu Monte Cassino, też przepiękne rzeźby, ale również w wielu galeriach, czy rzymskich, czy w innych miastach włoskich. Absolutnie. To w ogóle jest znowu do wyprowadzenia na światło dzienne nowy aspekt i zasług polskich artystów dla kultury europejskiej, światowej. Ów wymieniony już Józef Jarema, który z Bohuszem zaczyna współpracować, dochodzi Bohusz, ale Józef Jarema jest już człowiekiem świata, obywatelem świata. Przecież on był współtwórcą teatru Kriko, to robił scenografię tego teatru przed II wojną światową. Wybitny już malarz, który przeszedł właśnie doświadczenia Kairu, Aleksandrii, prawda, Afryki. Tam organizował wystawy z prezydentem Aleksandrii Paszą. Dzięki jego wystawom król Faruk zakupił do zbiorów w Aleksandrii i w Kairze obrazy. I Jarema, kiedy dostał się na Półwysep Apeniński, już w 1944 roku po bitwie o Monte Cassino w czerwcu, zaczął organizować w Rzymie tak zwany Art Club, międzynarodowe stowarzyszenie artystów, których skupiał artystów nie tylko polskich czy włoskich, ale Brytyjczyków, Francuzów, Szwajcarów. I jego Art Club do 50 roku ta organizacja rozrosła się tak bardzo, że przedstawicielstwa tego art clubu były w Szwajcarii, w Austrii, w Egipcie, w Urugwaju, w Argentynie. Był już właściwie przed otwarciem był ten klub, ale zdarzyły się nowe rzeczywistości po 50 roku, bo jak wiemy, w 45.
1946 roku drugi korpus wyjeżdża. W 1947 jest mała grupa polskich artystów w Rzymie. Ostatecznie Józef Jarema decyduje się opuścić Rzym i wyjeżdża do Nicei. Panie profesorze, rzeczywiście to jest bardzo ciekawe. Nicea to jest miasto artystów, prawda? Tak, to jest miasto artystów i tam już od 50 roku Józef Jarema, potem już ze swoją żoną Marią Szperlik, tworzy również środowisko artystyczne. Ba, trzeba powiedzieć, że Witold Gombrowicz, który zdecyduje się i zdecydował się przyjechać z Argentyny, wrócić do Europy, właśnie osiedlił się we Francji i dla niego takim autentycznym środowiskiem artystycznym to było towarzystwo Józefa Jaremy i Marii Szperling. I dopiero później poznał, prawda, środowisko niemieckie. Więc to promieniowanie, konkludujemy, artystów polskich po II wojnie światowej, i po 1945 roku i później w latach 50., 60., aż do lat 90. XX wieku, właściwie do przełomu XX i XXI wieku, było ogromne. I to zarówno już, żeśmy wcześniej powiedzieli, na terenie Wielkiej Brytanii, mówiąc o zasługach polskiego Londynu, ale polski Rzym jak najbardziej jeszcze istniał, bo dopowiedzmy, panie doktorze, że tak jak Jarema zdecydował się na wyjazd do Francji, to była grupa artystów od generała Władysława Andersa, która nie zdecydowała się na wyjazd do Wielkiej Brytanii. I takim artystą jest chociażby Jan Wojciech Osenki-Nowacki, który Jan Wojciech Osenki-Nowicki, zwany Gianni Nowicki, który został we Włoszech i był bardzo uznanym artystą, uznawanym z artystą włoskiego, który pod koniec życia dopiero został, między innymi dzięki mojej pomocy, przez Instytut Polski, Instytut Kultury Polskiej w Rzymie, zrobiliśmy mu wystawę i później poprzez publikacje, które są jemu poświęcone. Ale byli też tacy artyści jak Jan Błowacki, o którym mało wiemy, a który ilustrował między innymi, robił ilustracje do L'Osservatore Romano, zwłaszcza w okresie Soboru Watykańskiego II. Ba, byli tacy artyści, którzy byli w Wielkiej Brytanii i ostatecznie postanowili wrócić do Włoch. I takim artystą jest, mówimy jest, bo żyje ciągle, Ryszard Demel, który jeszcze żyje, owszem, w wegetatywnym stanie, ale w Padwie, twórca wielkich witraży religijnych, w katedrze w Padwie, w Duomo. Do Rzymu wrócił, przyjechał ze swoją angielską żoną, wybitny artysta Józef Natanson, który przez wiele lat pracował dla Cinecittà i razem z Fellinim tworzył filmy, o czym nikt nie wie. Już powstała praca magisterska na seminarium u nas w Toruniu na Uniwersytecie i będzie doktorat, bo ta działalność Natansona miała nie tylko wyraz nowatorski malarstwa, ale przede wszystkim w scenografii. On wyprzedzał technologie, które dzisiaj, nie wiem, wykorzystuje się w nowymi mediami, a on tworzył perspektywy wielkich miast, ulic do wielu, wielu filmów, klasyki całej filmoteki, nie tylko włoskiej, ale światowej. Także polski Rzym artystyczny trwał i właściwie te ślady są do dzisiaj widoczne w Rzymie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za zabranie nas do tego wiecznego miasta, przepięknego miasta, pełnego zabytków, które było wzbogacone właśnie przez naszych artystów, przez naszych malarzy, którzy tam pracowali, tam tworzyli i tam w dalszym ciągu są ich dzieła. Panie profesorze, bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego życzę i do zobaczenia w takim razie. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu z nadzieją, że będzie okazja, żeby wypełnić tą przestrzeń pomiędzy polskim Rzymem a polskim Londynem i dopowiedzieć o polskich artystach na Bliskim, Środkowym Wschodzie oraz w Afryce. Dziękuję bardzo.